W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak przygotować się do aranżacji wnętrz, dlaczego to jest ważne, co trzeba zrobić, jak ja pracuję też z klientami, jak się do tego przygotować, jak robicie, szczególnie jak to robicie samodzielnie. My ile pracy w ogóle wkładamy w to, żeby te preferencje tego klienta poznać, a Wy jak będziecie to robili samodzielnie, też musicie do tego się, słuchajcie, dobrze przygotować. Na koniec będę miała też dla Was niespodziankę, więc bądźcie do samego końca. Ja sobie tylko jeszcze tutaj wszystkie osoby z Instagrama. Jak chcecie mieć też lepszy obraz, to na pewno ta transmisja na Facebooku będzie o wiele, wiele lepsza, bo ona jest przez OSB, a na komórce jest przez zwykły internet. Z doświadczenia wiem, że tam jest trochę gorsza jakość. Ok. Słychać, widzę, że wszystko jest ok, jest dźwięk. Teraz tak, żeby zrobić remont, trzeba wszystko zaplanować. Żeby wszystko zaplanować, czyli zaplanować całą aranżację wnętrz, trzeba wiedzieć, jakie są możliwości. I teraz tak, jeżeli nie zajmujecie się aranżacją wnętrz na co dzień, a wiem, że dużo osób, które oglądają te odcinki, nie zajmuje się na co dzień aranżacją wnętrz, chociaż i takie osoby są, musicie zobaczyć, co jest dostępne na rynku. Tylko jak teraz dokonać wyboru, jeżeli wchodzimy do sklepu na przykład z płytkami łazienkowymi i tam, słuchajcie, mamy kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy wzorów, modeli, faktur, kolorów. No naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. I teraz no nie jesteśmy, słuchajcie, w stanie wszystkiego, jak gdyby poznać cały rynek, zobaczyć wszystkie możliwości techniczne, bo by nam życia nie starczyło, a jeszcze producenci ciągle tworzą i wymyślają nowe produkty, nowe wzory i tak dalej. Ale o pewnych rzeczach musimy sobie zdawać sprawę, żeby wybierać świadomie. I teraz tak, ostatnio w odcinku 35 opowiadałam o małej łazience. I tam co nieco mówiłam o różnych elementach do łazienki. I może od tego zacznę, bo to jest takie dosyć istotne. Jeżeli chcecie na przykład wybrać produkty do łazienki, to powinniście zadać sobie pytanie i zobaczyć, jakie są możliwości techniczne dotyczące łazienki. Czyli, czy Wy wolicie mieć na przykład umywalkę nastawianą na blat? Czy Wy wolicie mieć umywalkę, która jest wpuszczana w zlew? Czy wolicie mieć podwieszaną? Dużo osób, słuchajcie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeżeli na przykład wybieramy umywalkę podwieszaną, ja zaraz może ją tutaj pokażę, to nie możemy mieć blatu zwykłego z MDF-u czy jakiegoś laminowanego, dlatego że krawędź tego blatu, tam gdzie jest wycięty ten, słuchajcie, otwór, ten blat musi być wodoodporny, a on wodoodporny nie jest. Czyli jeżeli chcemy mieć podwieszaną umywalkę, musimy mieć już blat kamienny. To może nam wygenerować dodatkowe koszty, a jeżeli koszty wzrosną i taki blat może, słuchajcie, kosztować 1000 zł, 2000, 3000 nawet taki blat może kosztować, okaże się, że ta nasza cała koncepcja będzie do niczego, albo na przykład instalację do wody będziemy mieli jak gdyby na złej wysokości i będzie się to wiązało z tym, że szafka łazienkowa będzie musiała być inaczej, słuchajcie, zaprojektowana. Ja już Wam tutaj, słuchajcie, zaraz wszystko pokażę. Tylko się pomniejszę, żeby było mnie widać. Tu z boczku. O. Tak. I zobaczę, czy wszystko działa. Dobra. I teraz zobaczcie. Jesteśmy sobie tutaj w takim moim katalogu technicznym. To jest katalog taki pomocniczy, w którym pokazuję klientom różne rozwiązania techniczne, żeby zdawali sobie też sprawę z tego, jakie są możliwości na rynku. Tutaj mamy akurat nie zlew łazienkowy, tylko kuchenny, właśnie podwieszany. Zobaczcie, widać tą krawędź od środka. I ta krawędź, tutaj akurat jest blat z korianu, ona jest wodoodporna, czyli wtedy możemy sobie taki zlew zamontować. Jeżeli mamy łazienkę, zobaczcie, tutaj coś może z łazienką będzie też, zaraz zobaczymy. Łazienki. Czy mam jakiś wpuszczany zlew łazienkowy? Tu był, ale nie widać go dobrze. Już Wam zaraz pokazuję. Byłam pewna, że na przykład tu. Zobaczcie, tutaj mamy blat z marmuru, który odradzam do kuchni. Jeszcze w łazience może być, ale w kuchni już nie. I ten zlew jest tutaj podwieszany, ale krawędź tej umywalki no, jest odporna na wilgoć.
I teraz nawet wybór jak gdyby takiej umywalki, czy ona ma być podwieszana, czy ona ma być na przykład nastawiana, tak jak tutaj, spowoduje, że w innych miejscach będziemy mieli baterie, bo możemy mieć baterie natękowe, tu zobaczcie, podtynkowe, tutaj są takie wypuszczane ze ściany. Baterie mogą być wychodzące z umywalki, mogą być też, o tutaj mieliśmy te, które mieliśmy tutaj przed chwileczką, zaraz Wam pokażę. O, tutaj na przykład bateria, która wychodzi z umywalki, ale może też być bateria tak zwana sztorcowa, czyli taka, która wychodzi z blatu. Najczęściej ona jest z boku blatu. Zobaczcie, tutaj akurat z tej strony. Tutaj jest anfas, ale może być z boku i na przykład miska taka okrągła. I teraz tak, pojawiają się pytania, a co jest najbardziej praktyczne, a co się sprawdzi, co się nie sprawdzi? Moim zdaniem jest to kwestia indywidualna. Bo ja spotykam osoby, które uważają, że jak jest miska nastawiana, czyli na przykład powiedzmy taka umywalka, to jest niepraktyczne, bo trzeba naokoło czyścić i tak dalej. Że najlepiej jakby ta umywalka była wpuszczana. Ale spotykam też osoby, które uważają, że jak jest wpuszczana, no to wtedy brudzi się blat i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jednego genialnego rozwiązania dla każdego. I też spotykam się z takimi pytaniami, no a właśnie, jakie rozwiązanie Pani poleca? No ja polecam takie, które jest najbardziej dopasowane do użytkownika, tak? Czyli zadaję właśnie te pytania i Wy też musicie sobie zadać te pytania, jak Wy chcecie z tego korzystać? Ile Wy chcecie wydać na taką umywalkę czy taką szafkę? Czy chcecie kupić umywalkę zintegrowaną na przykład z szafką za, nie wiem, 1500 zł z IKEA albo z Castoramy? Czy Wy chcecie mieć coś oryginalnego na zamówienie, na przykład tak jak jest tutaj, że szafka jest zaprojektowana, umywalka jest na przykład albo wpuszczona, albo nastawiana? Czy Wy chcecie na przykład dużo rzeczy przechowywać w takiej szafce? Bo jeżeli zrobicie umywalkę nastawianą, to cała szuflada, prawie cała szuflada będzie do wypełnienia, będzie Wasza. Jeżeli wpuścicie umywalkę, no to ta misa umywalkowa zabierze Wam większą część, słuchajcie, tej szafki. I takie właśnie techniczne elementy są bardzo ważne, bo one wpływają później na instalację albo na budowę, słuchajcie, jakiegoś mebla. Na przykład mebla w postaci szafki podumywalkowej. Więc tutaj musicie, słuchajcie, jak gdyby zrobić taki mały research i zobaczyć, jakie są możliwości. Czyli trzymając się tego tematu łazienki, wchodzimy sobie w internet, możecie wejść sobie, zobaczcie, możecie wejść sobie na stronę Ato, albo do sekcji blog, albo na przykład tutaj jest sekcja projekty. I w sekcji projekty możecie sobie przyklikać projekty, które ja tutaj mam, zdjęcia, projekty i tak dalej, i zobaczyć, jak wyglądają łazienki, jakie są w ogóle możliwości. Zobaczcie, tu jest jakaś miska nastawiana, jakaś długa szafka. Tu mamy też miskę nastawioną, małe dwie szufladki. To też jest ważne, czy my chcemy szufladki, szafki otwierane, czy to ma być na nóżkach, czy ma być podwieszane. Tutaj bateria, zobaczcie, wychodzi ze ściany, ale główna głowica jest połączona z elementem, który reguluje przepływ wody. Te dwa elementy mogą być też rozdzielone. Zobaczcie, co Wam się podoba. Zróbcie tak jak na lekcji dotyczącej inspiracji, czyli zapiszcie sobie w folderze w komputerze, albo zapiszcie sobie na Pinterestie, albo możecie wykorzystać Google Dysk, czy jak założycie za darmo Gmaila, to będziecie mogli w chmurze przechowywać właśnie wszystkie Wasze inspiracje w Google Dysku. Możecie nawet sobie synchronizować komórkę z takim dyskiem i wszystkie zdjęcia w tych sklepach, które będziecie robili, one automatycznie będą przechodziły w chmurę, czyli będą online i będą Wam się tworzyły właśnie takie fajne grupy i będziecie mogli podzielić to i posegregować na elementy. Ten katalog, który ja tutaj pokazuję, zobaczcie, jest na Google Zdjęcia. Ja takich katalogów mam bardzo dużo. I dzięki temu, że ja sobie tutaj zrzucam te zdjęcia, mogę je połączyć właśnie w takie tematy, na przykład łazienka, salon, kuchnia, korytarz, pokój dziecka i sobie to wszystko przejrzeć. Czyli najpierw robimy taki research, oglądamy, jakie są możliwości. Podam Wam kolejne przykłady. Okap. Czy okap ma być w funkcji pochłaniacza, czyli nie podłączony do komina, czy ma być tylko właśnie, czy ma być podłączony do komina, czy ma być w funkcji pochłaniacza? Czy ten element ma być wysuwany, czyli taki slim, wyjeżdżający, czy może ma być na przykład nie wyjeżdżający, tylko pod szafkami? A może byśmy chcieli mieć tylko taki na przykład wolno wiszący gdzieś nad wyspą, albo przyścienny w kształcie jakiejś takiej tuby?
te elementy powinniście wcześniej sprawdzić, bo jeżeli nie sprawdzicie, jakie są parametry, jakie są możliwości tych okapów, jak się je podłącza, to wtedy na pewno źle zorganizujecie sobie wypusty kablowe, elektrykę pod takie okapy. Później się okaże, że do takiego miejsca, gdzie ten okap ma być, będziecie musieli wszystko dopasowywać i Wasza wizja o pięknym wnętrzu nagle pryśnie, bo coś jest jak gdyby nie tak zrobione. Zobaczcie, może być okap, który jest wolno wiszący, nie jest zabudowany pomiędzy szafkami. On może dawać też Wam światło na przykład na tą płytę, że będziecie mieli więcej tego światła do gotowania. Ale już w szafkach bocznych musicie pomyśleć o oświetleniu najlepiej liniowym i najlepiej LEDowym, barwa, temperatura barwowa około 3000 kelwinów, 3500 kelwinów, żeby Wam doświetliło to blat. I teraz oglądając takie rozwiązania, możecie sobie zobaczyć, ok, to mi się podoba, to mi się nie podoba. I wtedy łatwiej Wam będzie rozmawiać z wykonawcami, z deweloperami, z firmami, które mają wykonać tą aranżację wnętrz dla Was. Zobaczcie, tu są na przykład gniazda prądowe, przyczepione w podwójnym dnie szafki. Dlaczego? Dlatego, że mamy szkło, a teraz jeżeli w szkle, na przykład w kolorze pomarańczowym, byście chcieli zrobić ramki, gniazda prądowe, no to w jakim kolorze zrobicie? Każdy kolor będzie mocno się wyróżniał, będzie bardzo, jak gdyby te gniazda będą dosyć agresywnie widoczne. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to ok, ale może w takim układzie, jeżeli stosujecie na przykład szkło, warto pomyśleć o tym, żeby gniazda były w blacie albo żeby były w dnie szafek górnych. Jest to, słuchajcie, wszystko do zrobienia. Także polecam oglądanie i różne takie rzeczy możecie też sprawdzić sobie tutaj na stronie ATO, zobaczyć, jakie są rozwiązania, jakie rzeczy my tutaj proponujemy, żeby można było zobaczyć, jakie są też, słuchajcie, możliwości. Oczywiście możecie też korzystać z wielu różnych innych portali, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Ale najpierw sobie zróbcie research i sprawdźcie, co jest możliwe. Zobaczcie, jeżeli macie na przykład kuchnię w opcji takiej minimum, wcale nie jest powiedziane, że tutaj te szafki wszystkie muszą być do ziemi. Ja wiem, że większość osób tak ma, ale zobaczcie, to są szuflady. Tu jest lewo zmywak, tu jest płyta ukryta. Piekarnik jest tutaj z boku. Ok, może to nie jest idealne rozwiązanie, może z boku trzeba tam sięgnąć, ale możemy go schować, nie musimy go robić wcale tutaj. Możemy taką kuchnię bardzo minimalistycznie urządzić. Jeżeli nie gotujemy dużo, to tutaj możemy zrobić sobie zmywarkę, a tutaj możemy zrobić lodówkę. Czyli są takie rozwiązania, o których nawet nie myślicie. Tak samo na przykład, jeżeli już musicie koniecznie mieć mikrofalówkę, ja jestem przeciwnikiem mikrofalówki, no to na przykład zakupcie sobie piekarnik z funkcją mikrofali szybkiego podgrzewania. Żeby to był jeden sprzęt, a na przykład, żeby to nie były dwa sprzęty. I teraz podam kilka argumentów, dlaczego. No już nie pomijam kwestie zdrowotne, to już musicie o to zadbać sami, ale zobaczcie. Tutaj mamy jakieś sprzęty z goreniem. One są w danej stylistyce, to jest jakaś tam kolekcja przez jakiegoś projektanta znanego projektowana i okazuje się, że w tej kolorystyce i w tej grupie produktów, w tej rodzinie produktów nie ma mikrofalówki do zabudowy, a Wy już tutaj sobie zaplanowaliście, że ona musi koniecznie być. No i teraz macie do wyboru albo wziąć od innego producenta, ale to będzie już inna biel, albo na przykład wsadzić ją do środka w formie niezabudowanej i zamknąć szafką. Zobaczcie, tak to wygląda. Także takie możliwości też możecie zastosować i one spowodują, że wszystko Wam będzie pasowało i stylistycznie, i logistycznie, i ergonomia będzie zachowana, a będziecie mieli dostęp do tego. Co więcej, na przykład jeżeli już musicie koniecznie mieć taką mikrofalówkę, no to mikrofalówki nie do zabudowy będą o wiele tańsze niż do zabudowy. Czyli zamiast płacić 1600, powiedzmy, za taką mikrofalówkę, możecie zapłacić 400 i ją schować do szafki, po prostu przy otwieraniu górnym łatwo o dostęp możecie sobie coś tam na przykład zagrzać. Tak to wygląda. Już do Was wracam. Cześć Dorota, cześć Ela. Cześć Małgosiu, ja też jestem przeciwnikiem mikrofali. No ale tu już nie będę wnikać, bo to są indywidualne rzeczy. Ja tutaj nie jestem od zdrowego żywienia, chociaż dla mnie to mega ważne. Ale no, jedzenie dla mnie ma bardzo ogromne znaczenie, co jem. Cześć Karolino.
Więc jak już projektujecie sobie ten dom marzeń, tą kuchnię marzeń, to pomyślcie o tym, żeby ona nie tylko była ergonomiczna, ale żeby była przede wszystkim dopasowana do waszego trybu życia, stylu życia, tego właśnie, co jecie, jak jecie, gdzie jecie, ile jecie, co gotujecie, czy w ogóle nie gotujecie, tylko jecie gdzieś na przykład na wyjazdach i na mieście, żeby po prostu to było troszeczkę skrojone na miarę, a nie, bo ktoś tak robi, bo tak się powinno, albo koleżanka znajoma i ktoś tam ma, to ja sobie robię to w 1:1, tylko dopasowujcie to do swoich potrzeb, tym bardziej, że musicie na to wydać sporo pieniędzy. Więc warto, żeby to było zrobione z głową i dobrze. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. Instagram zapraszam oczywiście na Facebooka. Zaraz sobie zobaczę, co tu mi piszecie, bo mamy lekkie opóźnienie. Dobra. Pokazuję dalej. Pokazuję dalej, na jakie rzeczy zwrócić uwagę. Może poruszę tak na króciutko temat schodów, bo to jest dosyć gorący temat, o tym w ogóle jeszcze nie mówiłam. Jeśli chodzi o schody, to naprawdę są gigantyczne możliwości techniczne wykonania schodów. I te schody mogą kosztować no 5 tysięcy, to może, ale powiedzmy 10 tysięcy, 12 tysięcy, średnio na wylewce betonowej, powiedzmy stopnice jesionowe z jakimiś tam trakami, pochwytami. Oczywiście zależy, czy to Warszawa, czy Koziawólka. Jasne, te ceny będą różne, ale na przykład schody, które tutaj widzicie, które są montowane, elementy konstrukcyjne są montowane w murze, na pewno będą kosztowały o wiele więcej i raczej to będą kwoty powyżej 30 tysięcy. Więc nawet jeżeli już macie coś upatrzonego i coś Wam się bardzo spodoba, to skonsultujcie to z jedną albo z dwoma firmami, ile to będzie kosztowało. Bo jeżeli nastawicie się, że coś takiego zrobicie, a później się okaże, że to przekracza Wasze możliwości finansowe albo nie da się zrobić tego technicznie, bo na przykład takie schody nie wszędzie da się zrobić, to się okazuje, że cała koncepcja Wam się zepsuje i nie będziecie mogli tego dobrze zrealizować. Więc weźcie naprawdę, słuchajcie, to pod uwagę. Tutaj też się nasuwa, zobaczcie, kwestia tego, czy chcecie mieć toaletę i bidet, czy na przykład toaletę z funkcją bidetu, czyli możecie kupić bidetkę, tak? I ta bidetka może być tutaj, ta bateria może być tutaj podłączona wtedy, kiedy nie chcecie mieć drugiego urządzenia, nie możecie albo nie chcecie mieć drugiej miski, drugiego stelaża, bo nie macie miejsca albo jakichś tam z innych względów. Więc takie możliwości też są dostępne i tutaj powinniście na to zwrócić uwagę. Z różnych nietypowych rzeczy, aby się dobrze przygotować, słuchajcie, do tej aranżacji wnętrz, to jest obserwacja też i analiza tego, co się dzieje na suficie. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o sufity podwieszane, ale różnego rodzaju zabudowy kartonowo-gipsowe, albo sztukaterie, albo listwy dekoracyjne, które na przykład zasłaniają Wam szyny, zasłonami, firanami, albo karnisze. I to, co się dzieje też z oświetleniem, to, co dzieje się na przykład, jeśli mamy sufit podwieszany, jeżeli mamy na przykład ekran, który ma nam wyjechać z sufitu, albo rzutnik, który ma nam zjechać na windzie. Tutaj widzicie dosyć mocno obniżony sufit, tylko i wyłącznie dlatego, że jest tu winda, tutaj, która zjeżdża w dół i na tej windzie jest zamontowany rzutnik, a po drugiej stronie, słuchajcie, jest ekran. Zobaczcie, tu jest spuszczony ekran, a tu jest rzutnik. Więc jeżeli takie rzeczy chcecie mieć, to powinniście wcześniej sprawdzić, jakie są rzeczy dostępne na rynku, jakie są parametry tego, wybrać produkt, na który Was stać, o tym mówiłam dużo w budżecie, w kursie na temat budżetu. I jeżeli już macie wybrane, sprawdzić, jaki jest wymagany sufit podwieszany, żeby taki element móc w ogóle, słuchajcie, zamontować. Bo jak tego nie zamontujecie, jak kupicie, się okaże, że się tego nie da zamontować, albo sufit jest za płytki, albo coś jest nie tak, no to będziecie mieli problem. No i też nie możecie na drodze rzutnik, ekran projektować lamp, które Wam wiszą po drodze, no bo to wszystko będzie się, słuchajcie, odbijało, więc to musicie wziąć pod uwagę. Już do Was wracam. Małgosia pisze, jak najczęściej wykańczasz schody gresem cięte pod kątem 45 stopni lub listwy aluminiowe, tak aby się nie kruszyły.
Małgosiu, kresem praktycznie nigdy, ale wiem, że ludzie tak robią, bardzo rzadko. Raczej drewno, ale jeżeli miałabyś już robić kresem, to raczej pod kątem 45 stopni, dobrze doklejony i tak dalej. Ja nie lubię listew aluminiowych ze względu na to, że są trochę niebezpieczne, one są jednak wypukłe, może tam wnikać brud, można się lekko o to zahaczyć. Ja w ogóle nie lubię takich listew, ani w łazienkach, ani przy stopniach, także, ale wiem, że są stosowane. Wolę, jak jest to dobrze zrobione, podcinane pod kątem 45 stopni, więc... A najlepiej może jakieś masy, może masa betonowa. Masa betonowa, mikrocement i tak dalej mogą być w każdym prawie kolorze tęczy, w całym NCS-ie bardzo często robią wykonawcy. Więc w takiej masie też możesz mieć pokryte te schody i one mogą być na przykład w ciepłym wybarwieniu, wcale nie muszą być takie surowe, industrialne. No ale jak najbardziej gresy też mogą być. Ok. Wracam do mojego katalogu. Pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych rzeczy i elementów, na które będziecie zwrócić uwagę. Zobaczcie. Tu jest na przykład wyspa, to zdjęcie jest stare, takiej kiepskiej jakości, która wyjeżdża tutaj, gniazda wyjeżdżają do góry. Ja akurat tego systemu nie lubię, on mi się kojarzy strasznie z biurem, biurowy, ale wiem, że są osoby, które takie elementy lubią. Ja wolę na przykład, jak już muszę zrobić gniazda, zobaczcie, tutaj pod szafkami, żeby ta tafla szklana była nieruszona, albo zrobić, jeżeli jest możliwość, w blacie. I teraz powiem Wam, kiedy tego się nie da zrobić. Już pokazuję, jak to wygląda w blacie. Już. Zobaczcie, to są takie gniazda, tak zwane twisty. Naciskamy na przycisk tutaj i jak naciśniemy, obracamy, mamy dostęp do gniazda, jak nie, to blokujemy. I my możemy je zastosować wtedy, kiedy mamy pod blatem szafkę, w której nie znajduje się zmywarka, nie znajdują się jakieś sprzęty elektroniczne, dlatego że ta puszka, to gniazdo, to ono nie jest płaskie, słuchajcie, jak naleśnik, ono potrzebuje, ono ma jakieś swoje trzy wymiary, więc nie w każdym miejscu możecie coś takiego zamontować. I teraz, jeżeli Wy macie bardzo mało blatu roboczego, to raczej nie jest to wskazane, żeby coś takiego robić. O, tutaj na przykład są gniazda zwyczajnie na ścianie, to wtedy lepiej zrobić na ścianie. Więc zobaczcie, te elementy są ze sobą powiązane. Czy pomiędzy szafkami kuchennymi robimy szkło? Jeżeli robimy szkło, to czy chcemy to szkło przebijać jakimiś gniazdami prądowymi? Czy to będzie w ogóle dobrze wyglądało? Czy my chcemy po prostu robić sobie takie puszki i coś tutaj wkładać? W jakim kolorze mają być te oprawy? Czy my w ogóle znajdziemy oprawy dopasowane? Czy my na przykład, zobaczcie, w łazience w ogóle musimy mieć gniazda prądowe nad blatem? Nie musimy, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, nie musimy. Możemy zrobić sobie w szufladach. Zobaczcie, są włożone gniazda. Do środka, z tyłu są puszki, zobaczcie, one wystają. Tu jest w takiej specjalnej osłonce elastycznej kabel poprowadzony i on jedzie razem z szafkami. Także te możliwości są naprawdę przeogromne, dlatego warto sprawdzać, co jest dostępne na rynku, jakie są te opcje, żeby później przy projektowaniu elektryki wiedzieć, jak to zrobić. I teraz jak wygląda to, słuchajcie, jak wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość najczęściej wygląda w ten sposób. Już do Was wrócę, żeby... A czemu mi tu głośność się robi? Ja nie chcę głośności. Ja chciałam... Głośność mi się robi. Aha, bo to nie zadziałało. Dobra, już wiem. Okej. Widzicie, teraz techniczna mała przerwa się zrobiła. I urwał mi się wątek. Już do Was wracam. Już do Was wracam. Chciałam zobaczyć jeszcze Wasze komentarze. Cześć Gosiu. Te wszystkie elementy, o których mówię, one są najczęściej jak gdyby do sprawdzenia i tak dalej. Rzeczywistość wygląda tak, że kupujemy mieszkanie i myślimy sobie, ok, mamy rok, albo ok, mamy 2 lata, albo ok, mamy do oddania tego mieszkania 4 miesiące. Kupa czasu, wszystko garniemy.
Po czym dowiadujemy się nagle od osoby, która będzie nam sprzedawała, albo już nam sprzedała ten lokal, albo jest deweloperem, no różnie to bywa, w zależności czy mieszkania, czy dom, że mamy 2 tygodnie albo miesiąc czasu na to, aby wprowadzić wszystkie zmiany lokatorskie, czyli elektrykę i tak dalej. My nie mamy bladego pojęcia, w ogóle nic nie oglądaliśmy, w ogóle jakie tam gniazda w szufladzie, co ona w ogóle gada teraz, pierwszy raz to na oczy widzę. No i to my mówimy, tak patrzymy sobie na ten rysunek od dewelopera, jak w ogóle dostaniemy od dewelopera rysunek, gdzie będzie elektryka zaznaczona, to w ogóle super szał, bo ostatnio spotykam się, że w ogóle deweloperzy nie robią żadnych rysunków, tylko dają specyfikacje i klientowi mówią, że ma sobie tam narysować, albo jakiś ich projekt ma narysować i oni tylko to tam zastosują, czyli już oszczędzają nawet na projektancie, żeby ten klient sobie sam to wszystko zorganizował, zaplanował. No i teraz jak patrzymy na tą, powiedzmy, elektrykę od dewelopera, no to mówimy, no okej, no tu wygląda to dobrze, tu są jakieś gniazda, nie do końca umiemy przeczytać te rysunki, no jest w porządku. No odbieramy ten lokal, chcemy zacząć remonty, no i zaczynają się problemy. No tu trzeba coś skuć, tu trzeba przerobić i tak dalej. No i się okazuje, 200 zł, 200 zł, 1000 zł, 200 zł, no i tam kilka tysięcy nam wychodzi, których tak naprawdę nie musielibyśmy w ogóle płacić, gdybyśmy to zaplanowali wcześniej. Kolejna opcja jest taka, że nam się wydaje, że mamy rok czasu do oddania albo 1,5 roku do oddania, co wiąże się z tym, że sobie domyślnie myślimy, no to na projekt wnętrz u danego tam architekta zdążymy, no pójdziemy do niego, zrobi nam za 3 miesiące projekt i będzie ok. I ostatnio miałam taką sytuację, że przyszedł klient na taką rozmowę wstępną i nie wyszedł jak gdyby po pół godzinie z biura, tylko został na kilka godzin, bo w trakcie spotkania zadzwonił do dewelopera, pomimo że miał oddanie za tam 1,5 roku, okazało się, że za miesiąc potrzebuje wszystkie zmiany, inaczej będzie musiał ponosić koszty jak gdyby tych zmian później. I nagle się okazało, że musimy zrobić analizę potrzeb, musimy zrobić brief, spisać te wszystkie rzeczy, zastanowić się, jakie elementy, jakie techniczne rzeczy muszą być zrobione. Musieliśmy zrobić na rzucie z góry układ funkcjonalny, który jest bazą do tego, żeby nanieść punkty elektryczne, czyli gdzie jaka ma być lampa, gdzie ma być jaki włącznik i tak dalej. I gdzie mają być przyłącza do wody, czyli gdzie ma być bateria, gdzie ma być prysznic, jaki to ma być prysznic i tak dalej, i tak dalej. Więc często nam się wydaje, że tego czasu mamy bardzo dużo, a jak przyjdzie co do czego i jak zaczynamy to sprawdzać, okazuje się, że mamy go bardzo mało. Czyli do oddania tego lokalu jest dużo czasu, a my mamy bardzo mało. Kolejny przykład, budowa jeszcze się nie zaczęła, bo jest dziura w ziemi, czyli budynek będzie stał za 2,5 roku. Klient podczas kupowania dostał informację, że ma na oddanie całości 3 miesiące. Czyli prawie za 3 lata będzie tam mieszkał, ale za 3 miesiące musi wiedzieć wszystko dokładnie jak ma być. Oczywiście możecie się tym, słuchajcie, nie przejmować. Możecie się tym nie przejmować i możecie zrobić w ten sposób, że deweloper zrobi co zrobi, a Wy będziecie po prostu za te wszystkie zmiany i poprawki płacić. Tylko jest to z mojego doświadczenia koszt od kilku tysięcy, od 3 do 6, nawet 7, 12 za elektrykę, rekord chyba 12 za elektrykę za poprawki i po kilka tysięcy w łazience. Czyli tak naprawdę możecie pojechać sobie A na dobre wakacje, B możecie za te pieniądze płacić projektanta wnętrz, C możecie sobie coś za to kupić, na przykład jakiś mebel albo część kuchni, część łazienki. No naprawdę możliwości są przeogromne. Dlatego warto wcześniej, słuchajcie, to sprawdzić i zastanowić się nad tym, co będziemy chcieli mieć w środku. I teraz kolejna ważna rzecz. Kolejna ważna rzecz, ja może się tutaj trochę powiększę, jak już tak gadam. Będzie większa głowa gadająca. Nie jesteśmy też w stanie, jak gdyby, może wszystkiego przewidzieć i tak idealnie wszystkiego zaplanować, ale bardzo dużo możemy rzeczy sprawdzić wcześniej. Jak się robi nam problem taki, że nagle kupujemy mieszkanie, które no tak spontanicznie, no nieraz tak jest, że kupujemy spontanicznie i za miesiąc jest finalizacja, nam się nagle zaczyna spieszyć, chcemy się szybko przeprowadzić, to nie ma co się oszukiwać, no nie mamy tego czasu na to, żeby teraz zobaczyć, jakie są nowinki, jakie my do końca baterie chcemy i tak dalej. Ale tak czy siak będziecie musieli to zrobić.
I nieraz mała ilość czasu może działać na Waszą korzyść, bo znam takie osoby, które ciągle są niezadowolone, nawet pójdą do projektanta, powiedzmy, że mają ten projekt zrobiony, ale ciągle im się wydaje, że a może jakieś jeszcze inne lampy, a może jeszcze jakieś inne płytki, a jak pojadą do jakiegoś kolejnego sklepu, to znowu zobaczą kolejne piękne, a tu jest kolejna nowa sofa i tak, słuchajcie, by można było w nieskończoność. Ale tak naprawdę to jest trochę z projektowaniem, urządzenie wnętrz jest tak jak z malowaniem obrazu. Kiedy obraz będzie świetny i dobry? Kiedy malarz wie, kiedy przestać malować? Musi w odpowiednim momencie przestać. I my też musimy w odpowiednim momencie się zatrzymać w tym poszukiwaniu i zamiast jeździć godzinę, poświęcać tygodnie, a miesiące albo lata, słuchajcie, znam takie osoby, które poświęcają lata na to i cały czas są niezadowolone, czyli tak naprawdę mieszkają w jakimś takim domu, który jest ich jak więzienie, trochę jak pułapka, ciągle są niezadowoleni z tego efektu, który mają. Naprawdę dać sobie trochę luzu i po prostu wybrać, ok, mamy tyle czasu, ile mamy, jedziemy do punktu A, B, C, a może wybieramy wszystko przez internet, żeby nie marnować tego czasu. Sprawdzamy, jakie są inspiracje na różnych portalach, możemy sobie zapisać te rzeczy, wybieramy to, co nam się podoba, sprawdzamy, czy nas na to stać, sprawdzamy rzeczy techniczne, konsultujemy to właśnie z wykonawcą, czy jak wybierzemy tą baterię, to się da, a czy jak zrobimy jakiś podtynk, to czy to się da, czy tutaj mamy jakiś żelbet, którego nie możemy podkuwać, albo jakbyśmy chcieli to skuć, to musimy mieć specjalną maszynę i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy z tymi wykonawcami, żeby to, co robimy, było dla nas, słuchajcie, jak najbardziej optymalne i żebyśmy mogli się zmieścić i w finansach, i w czasie, i żeby było po prostu jak najzwyczajniej w świecie możliwe to do wykonania. Oli się pyta, czy można położyć płytki gres na parkiet? W jaki sposób zniwelować uskok pomiędzy podłogami, pomieszczeniami? W takim wypadku, czy konieczne są listwy? To byś musiała już tak. Po pierwsze porozmawiać z wykonawcą, bo ja różne cuda widziałam. Więc teoretycznie na parkiet płytki można też położyć. Tylko co się będzie z tym później działo, różnie to bywa. Jeżeli wykonawca da Ci gwarancję, a wątpię, no ale może Ci da, na to, że to nic się z tym nie stanie, że to się nie podniesie, to okej. Są różnego rodzaju płyty i podkłady, które można kłaść. Niektórzy po prostu pewne rzeczy zalewają. Najczęściej się spotykam, że płytki na płytki. Nie spotkałam się, żeby płytki były na parkiet położone, dlatego że parkiet to jest materiał naturalny, drewno, który pracuje. I ja nie wiem, czy to się nie będzie rozprężać i powodować, znaczy to na pewno się będzie kurczyć, rozprężać, czy to nie spowoduje, że te płytki zaczną pękać, chyba że to będzie zalane jakąś wylewką. Ten uskok może Ci się zrobić na tyle duży, że będziesz miała wielki próg. I teraz zwykłymi listwami, które się kupuje w sklepie, nie przykryjesz tego, dlatego że jak listwy są projektowane, to najczęściej są projektowane na bardzo podobną grubość elementu wykończeniowego podłogi. Po jednej, po drugiej stronie podobne są wysokości, tak? Plus minus tam ileś milimetrów. Jeżeli to jest powyżej 4-5 mm, już masz problem, bo nie każdą listwę wsadzisz od jednej strony na przykład w deskę, a od drugiej strony w gres. Nieraz po prostu trzeba robić takie aluminiowe profile, żeby to jak gdyby przymknąć. Nie jest to wcale taka prosta sprawa, no i zawsze będziesz to widziała i zawsze będziesz mogła się potknąć i coś się będzie mogło wydarzyć, ale nieraz jest to jedyna opcja. Ja to też rozumiem, nie? Ale osobiście nie kładłabym płytek na drewno. Karolina pisze, że jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi z dodatkami, poduchy już wybrane. Kwestia w ogóle dodatków to jest chyba najprzyjemniejsza kwestia, ale ponieważ znowu jest ogrom na rynku tych produktów, to możemy mieć z tym problem. Teraz są takie fajne czasy, że tak naprawdę możemy sobie kupić, słuchajcie, jakieś dekoracje, a później oddać. Tylko oczywiście wiecie, żeby nie były zniszczone po... No, kładziemy na sofie, sprawdzamy, czy nam się kompozycja kolorystyczna zgadza, albo na łóżku, no i to, co nam się nie podoba, po prostu oddajemy. Oczywiście jest tu czas, oczywiście musimy podjechać, oddać te poduchy, czy tam jakieś inne rzeczy, albo wezwać kuriera, no ale będziemy mogli to sprawdzić namacalnie, jak to wygląda. Jeżeli jesteśmy osobami, które potrzebują dotknąć, zobaczyć, jak to u nich wygląda, typowo właśnie takie osoby sensoryczne, to dobrze, jeżeli możemy sobie jakieś produkty zamówić, zobaczyć i najwyżej oddać. Nawet jeżeli stracimy trochę, słuchajcie, pieniędzy na transport czy kuriera,
no to jednak możemy to przetestować w swoim własnym domu. Ja korzystam, teraz Wam nie pokażę, bo tutaj mam drugi streaming na komórce, ale mam takie aplikacje AR. To jest taka rzeczywistość taka mieszana, czyli wirtualna rzeczywistość, że ja po prostu na przykład najeżdżam na dane wnętrze i mogę sobie włożyć jakieś produkty i zobaczyć, jak dane produkty wyglądają w moim wnętrzu. Taką aplikację za darmo mam m.in. IKEA, ale nie tylko. Nie tylko. Ja w którymś z live'ów chyba pokazywałam jeszcze inne. Oli pisze, że dziękuję za odpowiedź. PS, książka dotarła i zaczynam lekturę. Cudownie. Ostatnio codziennie dostaję wiadomość, że ktoś już dostał tą książkę. Ostatnio był teraz święta, więc na święta już wszyscy czekali. Dużo osób mi pisało, czy dostanę, czy wysłaliśmy. Tak, wysłaliśmy książki. Jeżeli by nie doszło, to też byśmy powiedzieli, że jeżeli już na przykład jest dzień przed świętami, no to mogą nie dojść. No, to wiadomo, że już firmy kurierskie nie będą pracowały. Ale tak to staramy się, żeby książka dochodziła, słuchajcie, na czas do wszystkich. Okej, dobra. Wracam do mojego świata. Już. Aha, nie, jeszcze pokażę, jeszcze tylko się troszkę zminimalizuję, żebyście w ogóle coś widzieli. I pokazuję dalej, zobaczcie, wszystkie elementy pod umywalkami. Gdzie jest syfon, gdzie są zawory, czy jest jakiś na przykład zmiękczacz wody, młynek, których nie polecam, czy ma być szufelka jakaś na prąd, zasysająca od dołu, czyli podkładamy śmieci, naciskamy na guziczek i nam ten brud zabiera. Czy mają być szafka otwierana i te półki wysuwane? Czy całość ma się wysuwać? Czy szuflady mają być w środku schowane i po wysunięciu głównej szuflady pojedyncze elementy wysuwamy? Czy każda z szuflad ma być osobno? Te wszystkie rzeczy warto sobie pooglądać, sprawdzić w miejscach, w których są sprzedawane. Takich sklepów jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo, żeby zobaczyć, jak technicznie możemy różne rzeczy rozwiązać. Mogą, zobaczcie, być blaty, które mają perforację i zlew jest zintegrowany. To nie znaczy, że to wszystko przyjechało w całości, te elementy były osobno, ale one są tak połączone, że tych łączeń nie ma. Bez łączeń możemy się pobawić na przykład w korianach. Niestety, jeżeli weźmiemy kamień, no to naturalny granit, to będziemy mieli fazowanie, czyli na krawędziach będą takie faski, i nie będzie to ostra krawędź, czyli tutaj w szczelinach, jeżeli na przykład tu byście mieli kamień i tutaj, no to będzie jednak faska, oczywiście to można w różny sposób wykończyć, ale to nie będzie takie hydroskopijne, jak, mam nadzieję, że użyłam dobrego słowa, jak taki blat z korianu, na którym w ogóle nie będzie się namnażał brud i on będzie taki bardzo czysty. Korian bardzo często, słuchajcie, jest stosowany w miejscach, gdzie są laboratoria i tak dalej, gdzie ta czystość i sterylność musi być na wysokim poziomie. Często takim tematem dosyć gorącym są właśnie gorące garnki i patelnie i wiele osób myśli, że prawie na każdy blat albo przynajmniej na blaty kamienne można odkładać gorące garnki. Otóż nie można, dlatego że różne rzeczy się mogą dziać. Owszem, na korianie to na pewno nie można, na spiekach no to jak odłożycie może na chwilę i zależy też jaka temperatura, to on do jakiejś temperatury wytrzyma. Ale ogólnie nie stosuje się stawiania gorących naczyń na blaty wszelakie i tak samo nie kroi się na blatach, nie? Także są teraz jakieś nanotechnologie, coraz bardziej nowoczesne te blaty, różnego rodzaju specjalne elementy, które tam, powłoki, które chronią, ale to na pewno są rzeczy, o które musicie po pierwsze dopytać. One są też kosztowne, nie w każdym materiale są do kupienia, więc trzeba te rzeczy wszystkie sprawdzić. O schodach już troszkę mówiłam. Teraz bym chciała może trochę o oświetleniu. Oświetlenie jest dosyć istotne, więc też warto sobie zobaczyć, co to znaczy w ogóle temperatura barwowa. Jakie źródło światła kupić. Bardzo często skupiamy się tylko i wyłącznie na kloszu, czyli na tej oprawie. A to, co w środku jest, to jest w ogóle loteria, przypadek. Jakiś czas temu byłam w Leroy i widziałam, że oni mają, chyba IKEA też to ma, takie boksy, w których są powkręcane żarówki, jest różna temperatura barwowa, są różne moce
i można sobie to przetestować. Jak nie jesteście pewni, to i pojedźcie i sprawdźcie, dlatego że jak macie duży dom i tych źródeł światła, czyli tych elementów, które są tam wkładane do tej oprawy, macie bardzo dużo, to może być kilkaset złotych, ale to może być kilka tysięcy za same źródła światła, więc warto je wybrać dobrze i żeby one nam pasowały, albo żeby na przykład może chcecie mieć temperaturę barwową w całym domu taką samą, tak? Czyli że wszędzie chcecie mieć 3000 powiedzmy albo 2500 kelwinów, no to musicie no, te źródła światła sprawdzić, a nieraz jest tak, że jak kupujemy jakieś oprawy oświetleniowe, no to one są ograniczone i w mocy i w rodzaju jak gdyby tego źródła światła, czyli nie zawsze da się wkręcić żarówkę LED-ową. Nieraz są halogeny, które były bardzo często kiedyś stosowane, które teraz są zastąpione najczęściej żarówkami LED-owymi. Warto, słuchajcie, to sprawdzić. Są też oprawy, które mają tak zwane zintegrowane źródło światła, czyli kupujemy lampę, do której się nic nie wkłada i nic nie wyjmuje. One najczęściej mają około 2 lat gwarancji, więc jeżeli cokolwiek się zepsuje, no to albo gwarancję, no do 2 lat gwarancja, a potem wymiana na nową lampę. I to też musicie mieć tego świadomość. Wiem, że dla wielu osób to jest problem, ale ja zauważam, że coraz więcej producentów produkuje lampy z integrowanym źródłem światła, czyli właśnie niewymienialnym. Przede wszystkim dlatego, że twierdzą, że te źródła, które są zamontowane w oprawach, one się bardzo rzadko przepalają, to prawdopodobieństwo jest bardzo nikłe, no i nie będzie trzeba wymieniać. Na przykład zobaczcie, tu są paski LED-owe, tu są profile LED-owe firmy Klus z osłonką mleczną, podszewkami kuchennymi. Te, które tutaj widzicie, mają 8 lat i rzeczywiście nic się nie przepaliły. Te, które są, nie wiem, z jakiejś, tu akurat chyba z firmy internetowej, one też się nie przepaliły, chyba jedna dioda może na całej długości. Więc naprawdę one bardzo długo wytrzymują i też nie wiem, czy jest sens się tak bać tych zintegrowanych opraw oświetleniowych, no bo teraz tak świat się zmienia, że ta energooszczędność i optymalizacja kosztów i wykorzystanie w ogóle energii, szczególnie z tych zasobów naturalnych, jest dosyć ważna, istotna i no, powinniśmy brać ją pod uwagę. Ja sobie tylko tutaj zobaczę. Co u Was słychać? Witajcie wszyscy tutaj. Wzorcownia, Unixon, Limonkowo, tu mi się nie wyświetla do końca. Nowe wnętrza, witaj, witaj. Kogo tu jeszcze mamy? Zaraz tutaj zobaczę. Agnieszka chyba Juszczak, tak? Honoratafi, dobrze widzę. Witaj. Moja pasja, witaj. Projekt design chyba. Witam wszystkich. Live jest z pokazywaniem, udostępnianiem monitora jest na Facebooku. Zapraszam Was gorąco na Facebooka, a to. Tych elementów, jak widzicie, jest dużo. I teraz ja może zrobię takie podsumowanie. Żeby dobrze przygotować się, słuchajcie, do aranżacji wnętrz, warto nie tylko zebrać te inspiracje, o których mówiłam w poprzednich lekcjach, ale też sprawdzić parametry techniczne rozwiązań, które wybraliście. Skonsultować z wykonawcą. Sprawdzić, czy rzeczy, które sobie przypinowaliście albo zapisaliście w jakimś katalogu, są w Waszym budżecie i są możliwe do technicznego wykonania, tak? Czyli musicie mieć też świadomość, z czego są zrobione mury w Waszym wnętrzu. Wy nie musicie tego wszystkiego robić samodzielnie. Możecie zapytać się firmy, która będzie robiła dla Was remont i tak dalej, ale dzięki temu, że się do tego przygotujecie, zaplanujecie te rozwiązania, sprawdzicie przede wszystkim, czy te techniczne rozwiązania są do zrobienia, unikniecie oddawania tych produktów, unikniecie czekania na zwrot na przykład pieniędzy od sprzedawcy. No bo zawsze macie ileś dni, żeby dany produkt oddać, chyba że on jest na indywidualne zamówienie, no to wtedy nie możecie go oddać. No ale musicie poświęcić czas i pieniądze na to, żeby dany produkt odesłać. Więc warto, słuchajcie, to wszystko sprawdzić. Czyli jakie rodzaje toalety, kolorystyka na przykład. Czy Wy chcecie, żeby umywalka i toaleta miały ten sam odcień bieli?
żeby płytki, które dobieracie na ścianie, jeżeli one, słuchajcie, jeżeli wybieracie płytki od dwóch różnych producentów i one są białe i nie przyłożycie ich do siebie, to naprawdę macie małą szansę, że akurat Wam się tak trafi, że one będą do siebie pasować. Okaże się, że jedna płytka bardziej wpada w niebieskie, a druga w brązowe i już macie mega problem, tak? A czekacie na przykład na te płytki 8 tygodni. Wszystkie te elementy trzeba, słuchajcie, posprawdzać. Lepiej wybierać z kolekcji, mówię teraz o płytkach, z kolekcji od jednego producenta, szczególnie jeżeli chcecie mieć łączenia fugę-fugę, ale nie jest to konieczne. Ja na przykład lubię takie połączenia, gdzie mamy 3 albo 4 rodzaje płytek i na przykład jakaś ściana ma być wyróżniona, nie wiem, czarna, ciemna, szara i powiedzmy, że w danej kolekcji nie mam takiej płytki albo podoba mi się płytka z innej kolekcji, to jak najbardziej też możecie to zastosować. Tutaj ważne jest, żeby mieć dobrego wykonawcy, który za pomocą odpowiedniej grubości kleju i montażu tych płytek wyrówna Wam na przykład grubości płytek. Bo może się okazać, że jedna płytka ma 10 mm, a druga ma 11 mm i już będziemy mieli uskok, już będziemy mieli na przykład problem. Może się okazać, że płytki są kalibrowane od jednego producenta w inny sposób i różnią się 3-4 mm. Jeżeli doliczymy 2 mm fugi, różnica robi się 7 mm. Jeżeli kompozycyjnie układamy, słuchajcie, sobie całość i możemy płaszczyznami wydzielić jakąś pasowość, czyli zrobić, że tu jest jakiś odcień, tu jest jakiś odcień, to jest ok. A jeżeli te płytki mają być ze sobą połączone, no to wtedy warto jeszcze to sprawdzić, chociaż nie macie i tak gwarancji. Mogą przyjechać Wam płytki niby tak samo kalibrowane do innego producenta, a mogą się różnić. Mogą Wam też przyjechać na przykład płytki, które mieliśmy taką sytuację, były heksagony i były położone na podłodze i one były tak, słuchajcie, krzywe, że one wystawały jak taki trójwymiarowy, jakby były trójwymiarowe, no to na posadce to jest bardzo niebezpieczne. Więc jakiś to był chyba błąd fabryczny. Te płytki trzeba było, klient musiał to zareklamować. Zdarzają się, słuchajcie, takie rzeczy i tego nie przewidzicie. Więc żeby spać spokojnie, musicie dać sobie trochę luzu. To jest tylko mieszkanie, to jest tylko dom i tak najważniejsze są Wasi bliscy, Wy, Wasze zdrowie, relacje i tak dalej. Ja zawsze to powtarzam. Dużo rzeczy można w jakiś sposób naprawić. Problemów ze zdrowiem, jakichś poważnych, nie da się cofnąć. Więc tutaj naprawdę pewne rzeczy zaplanujcie, pewne rzeczy możecie, o pewnych rzeczach możecie pomyśleć wcześniej, ale i tak najważniejsi jesteście Wy, domownicy, ludzie, którzy będą tam mieszkać, a resztę się da zorganizować. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, że te rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiadałam, były dla Was przydatne. Witaj, Hoderblaty granitowe. Prowadzę live'a na Facebooku, także zapraszam, a to Facebook. Jeżeli macie pytania, to dajcie znać. Za tydzień będzie, mam nadzieję, że się wszystko uda, będzie live z moim gościem, to będzie Karolina Malicka. Zapraszam Was gorąco do niej, zaraz Wam powiem, jaki ma fanpage i kto to w ogóle jest. Już. Zaraz zobaczę, czy ja mogę Wam tutaj ten fanpage udostępnić. Proszę bardzo, tu Wam wkleję zaraz. Za tydzień będzie Pani Karolina Malicka, nie wiem, czy ktoś z Was zna, a jak nie, to poznacie. Nadzorca budowlany, prowadzi fanpage w Szpilkach na Budowie i robi odbiory mieszkań. Ona naprawdę wie, jak odebrać mieszkanie, jak to zrobić, słuchajcie, dobrze. Jak to zrobić? W ogóle znajduję rzeczy, które deweloper powinien Wam, słuchajcie, poprawić albo wykonawca, żebyście nie musieli za to dodatkowo płacić. Szczególnie jeśli chodzi o nieszczelności i wilgoć, która wnika z zewnątrz budynku przez balkony, przez okna, przez różne rzeczy, które się tam dzieją na elewacji, ale nie tylko. Bardzo fajna osoba z dużą energią, z bardzo dużą wiedzą. Więc jeżeli chcecie się dobrze przygotować do remontu, aranżacji, chcecie się dowiedzieć, dlaczego warto zatrudniać właśnie takiego nadzorcę budowlanego i co on tak naprawdę zrobi, co on może, a czego teoretycznie on może nie zauważyć, tak? Bo będziemy też o tym mówić, to w następny wtorek, słuchajcie, się dowiecie. Zapraszam Was gorąco na wtorek na 20. Mam nadzieję, że ta wiedza Karoliny będzie przydatna. Jak dzisiaj z nią rozmawiałam, to doszłam do wniosku, że tych live'ów to by musiało być strasznie dużo, bo tych tematów, o których
każdy powinien wiedzieć, jak odbiera dom albo mieszkanie, jest naprawdę sporo. No ale zaczniemy od pierwszego i zobaczymy, jak nam pójdzie. Także we wtorek o godzinie 20. Jeżeli są tutaj architekci wnętrz, to zapraszam Was jutro na zamknięty webinar, który będzie o godzinie 20, ale to wszystko jest napisane na mojej grupie, więc jak jesteście w grupie, na pewno znajdziecie informacje. Ja Wam dzisiaj gorąco dziękuję. Wiem, że ten temat nie został wyczerpany. Będę starała się kontynuować go i podzielić może go na moduły, na pomieszczenia, żeby więcej detali Wam pokazać i różnych case'ów właśnie z życia wziętych. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Jeżeli macie pytania, dajcie znać. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie udostępnijcie dalej, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć tego live'a i wykorzystać tą wiedzę i może nie popełnić jakichś błędów w przyszłości na swojej budowie. Także zapraszam Was gorąco. Za tydzień.